chodził w tym demokratycznym państwie, w tym demokratycznie rządzonym sejmiku przez Platformę Obywatelską z koalicjantami, okazuje się, że taka uchwała nie ma racji bytu. No to powstaje pytanie, co faktycznie lub jaka idea w podjęciu tej inicjatywy faktycznie kryje się za tą ciemną zasłoną. Nie jesteśmy podejrzliwi, ale przez 8 lat z kolegą Janem Szepińskim mieliśmy możliwość zarządzania województwem, inwestowania w służbę zdrowia i znamy mechanizmy funkcjonowania inwestycji w województwie i zastanawiamy się, dlaczego tak boczną drogą, tak bocznym jakimś korytarzem chce się realizować zadanie za 600 kilkadziesiąt milionów złotych i dlaczego przez ileś lat kolejne kadencje sejmików będą musiały spłacać ten dług, a nie realizuje się zadań bieżących z środków własnych w inwestycjach w służbę zdrowia, za którą tą inwestycją jesteśmy. Tak, jesteśmy za dofinansowaniem tych inwestycji. Ale proszę Państwa, jesteśmy za takim dofinansowaniem inwestycji, w którym wiadomo będzie w sposób publiczny, ile szpital i na co i jakie otrzymuje pieniądze. Bo nie może to tak być, że pieniądze, które są wspólną własnością mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, trafiają do szpitali i decyzje w tej sprawie podejmuje tylko marszałek i radni województwa. My jesteśmy, proszę Państwa, w fazie kampanii za chwilę wyborczej do sejmiku, do organów przedstawicielskich. To padnie za chwilę pytanie, po co wobec tego są na tak wysokim szczeblu radni, skoro oni nie mogą o tym decydować. My pytamy od początku roku. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Komu jakie środki zamierzają przekazać? Bo zupełnie z dyskusji prowadzonej na sejmiku województwa, którą usiłujemy od marszałka uzyskać odpowiedź, po pierwsze, jaki kredyt zamierzamy zaciągnąć i jaką wielkością kredytu obciążyć mieszkańców województwa. I na to pierwsze podstawowe pytanie nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi. Drugie, pytamy wobec tego, gdy ten kredyt będzie nie wiadomo czy 450 czy 500, jakie będzie obciążenie z tytułu obsługi tego kredytu. Naszym zdaniem to obciążenie z tytułu kredytu będzie gdzieś w granicach 20-25 lat około 60-70 milionów złotych miesięcznie i to rocznie. I to jest pytanie, czy ta kwota umożliwi tym, którzy będą potem rządzić w sejmiku, czy umożliwi mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego na inne inwestycje. Na inwestycje drogowe i na inwestycje również szpitalne.